Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Przed paroma dniami wrzuciłem Wam filmik z serwisu pierwszego Mazdy w ASO i mówiłem Wam, że pisaliście w komentarzach, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście wymienili to, co na fakturze, więc postanowiłem sprawdzić, czy rzeczywiście wymienili filtr kabinowy i to nagrałem w innym filmiku, pokazałem Wam to i ktoś napisał w komentarzu: o, za te pieniądze, czyli 150 zł, przynajmniej mogli wsadzić węglowy. I w tym momencie zapaliła mi się lampka, bo gdzieś na jakimś papierze widziałem słowo węglowy. I w tym momencie pomyślałem sobie: o kurczę, czy ja zostałem oszukany? Czy może za mocne słowo i zostałem zrobiony w balona? Teraz zobaczcie, co się dzieje, czy nie mam racji. Elektroniczny rejestr przeglądów okresowych Mazda, moja Mazda, numer rejestracyjny, VIN. No i popatrzmy. Przebieg 9000 km, ostatni przegląd 17 września. Przegląd nadwozia, wymiana filtra kabinowego z aktywnym węglem. Więc klient sobie bierze coś takiego i myśli sobie: o, super, fajnie, mam porządny filtr, a przecież może jestem alergikiem i tak dalej, muszę mieć porządny filtr. Potem patrzy na fakturę, jest rzeczywiście ujęty, to jest ten punkt czwarty, filtr i cena brutto właśnie 150,33 zł. Więc ja, słuchajcie, powiem szczerze, gdybym tam nie zaglądnął, no, mam prawo być przekonany, że mam włożony filtr kabinowy, tak? Wszyscy widzieliście, że filtr jest zwykły. Zwykła bibuła i tyle. Aż pomyślałem sobie, że być może w tym kodzie... Znaczy, chciałem sprawdzić, co się kryje pod tym kodem D09W. Wygooglowałem sobie ten kod i tu rzeczywiście pod nim się chyba kryje zwykły filtr. Czyli przynajmniej tyle, że tu nie zostałem oszukany, że, bo tak sobie pomyślałem: a, być może rzeczywiście na fakturze węglowej za 150 zł wsadzili zwykły. Nie, wygląda na to, że rzeczywiście zapłaciłem za zwykły filtr. Natomiast wyjechałem z przekonaniem, że mam filtr węglowy. I to jest w oficjalnym rejestrze w książce serwisowej. Więc słowo oszukany jest pewnie zdecydowanie słowem za mocnym, ale w tym momencie mam prawo się czuć zniesmaczony. Nie wiem, co uważacie, ale przecież, tak jak mówię, 90, pewnie 9% ludzi nawet by tam nie zaglądnęło za schowek i wszyscy byliby ładnie przekonani, że mają filtr węglowy. Dzięki. Napiszcie w komentarzu, czy przesadzam, czy nie. Może przesadzam, ale uważam, że to nie jest do końca fair. Jakby tu na fakturze było napisane, że to nie jest filtr węglowy, tylko zwykły, no to jeszcze może bym zrozumiał. No ale przecież zwykły użytkownik nie ma pojęcia, co się kryje za tym kodem. Trzymajcie się.